sprawnościówka Waposz już za tobą. Dawaj, wyniki, podciąganie. Maxi 26, 75 punktów. Koperta. 21, 85. Maxi 75. Bip. 11, 4. 61. W sumie to jest 211 na 225 punktów. Średnia 70,3 punkta. Porządny uczeń. Lecimy na sprawnościówę. Ciuwę lecimy, ogarniemy, jak wyglądają brameczki tres. Nie ma. Ani tyci, tyci? Może tyci, tyci. To dobrze, tyci, tyci może być. Musi być, nie? Dobra. Kubuś, tam jest kładka. O. A rok temu się tu, znaczy ostatnio się tu wchodziło. Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje buki. Koperta, bip test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos. Zapraszam. Ja to mam sprzęcik sprawdzony. Sprawdzam dlatego, bo idzie już do mnie ziomal. Ziomal Kupson dzwonił przed chwilą. No czekaj. O, aj mordeczko, ja sprzęt łączności przygotowałem. O, dzięki. Chodź no tutaj, dawaj. Na razie na bieżąco, tak, zdaj relację. Dobra. A potem pójdziemy pod jakieś ładne tło. Pytanie retoryczne, czy zaliczone? Wiadomo, że zaliczone, ponad 50 punktów przekroczyłeś, tak? Oczywiście. Na gorąco wyniki. Koperta. I 21,85. 21,85 max. Maxik. Podciąganie. 26. 26 max. Tyle maxik. Bip. 11,4. Ile to punktów? 60 ile? No coś jakoś, no, nie wiem. Później no. policzymy później średnią. No, ale kurczę, zajebiste. Na razie tyle. Jak mówisz, dałbyś radę więcej pocisnąć tego? Czyli bipa i tego bipa? Ogólnie sam dostałem i tak cisnąłem trochę sam. I potem już jakoś. Jakbyś miał jakiegoś konia obok, to ile byś tak... Może bym przycisnął jeszcze, no. No, teraz się zregenerujesz w ogóle przez cały tydzień, nie? Bo to, no, to w ogóle jest no, jednostka treningowa, nie? Zajebiście, stary. Jo, fajnie. Kozaczek, to jest moja żywa reklama. To jest moja żywa reklama. Ale ze mną fajnie, długo fajnie. Ćwiczył. Długo ćwiczył ze mną z Kubany, często przyjeżdżał. Praca. Województwo łódzkie i województwo mazowieckie. Bedoń, Warszawa, ale ja pochodzę z Kalisza, WLKP. Jak to przebiegało, stary? Przyszedłeś, ja wtedy cię odprowadziłem i od tej bramy jak to wyglądało? Sprawdzili dowodzik. No, osobisty, tak? Tak, zaświadczenie lekarskie pamiętajcie, żeby było, bo bez tego nie wyjdziecie. Trzeba mieć ze sobą zaświadczenie, czy trzeba... Trzeba mieć, wypełnione od lekarza tam się wysyłają? Nie, osobiste. Okay. Osobiście, wydrukowane, no. Bo to trzeba pobrać ze strony. No. I do lekarza, żeby podstemplował, że jesteś gotowy do przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Idziesz sobie na podciąganko, wszyscy razem, cała grupa. Podciąganie na siłowni, tak? Tak. Tą grupą szliście od razu, co siebie nagrałem, to szliście wtedy tak, na... Tak, wszyscy, no. Gdzie? Na podciąganko najpierw. Wszyscy na podciąganie, tak? Ale byliście pierwszą grupą, więc byliście pierwsi, tak? Tak. To nie czekaliśmy, tylko... I startowaliście alfabetycznie? Numerkami, no. Numerkami. Czyli alfabetycznie z danego województwa, byłeś gdzieś w okolicach ostatniego, tak? Tak. Pod koniec. Ostatni tak. Byłeś? Przedostatni? Przedostatni. I co dalej? Nawijaj. Przedostatni, no i każdy po kolei robił. No. Jeżeli był ktoś zadowolony, czy zrobił maksa, to już mógł wyjść. Nie. Tak. Tam przez patrzy przeszliśmy, tutaj doszliśmy i co nagrywamy. Dobra. No i tam sala gimnastyczna, tak? Tak. A tu gdzieś był ten, w tym budynku gdzieś koperta? No tak. Tutaj wchodziliśmy. Nad stołówką? Tak. Ulica Urzędnicza. Przechodziliśmy obok stołówki. No i na tym keepingu, na tym podciąganiu, to każdy robił techniką dowolną. A rozgrzewkę tam? No rozgrzewka, jak my wchodziliśmy na dziewiątą, no to w sumie dobrze, jakbyś był już rozgrzany. Na dziewiątą był rozgrzany? No. Bo tam była tylko chwila, w sumie jak my za 10 byliśmy, no to w sumie takie 10 minut to już twoje prywatne jakby. Nie chcesz, to się rozciągasz, coś działasz. No albo w ogóle przed wejściem, przed 8.30 jak ja miałem, to się rozgrać i przystąpić, nie? Żeby już coś tam jest, nie? Ile czasu? Tak, my weszliśmy 8.30. Od tak jak byłeś w tym. No to tym byliśmy 8.30. Ile zajęło czasu, ile minut upłynęło zanim zaczęliście pociągać? No o 9 tam poszliśmy, to gdzieś 9, nie wiem, 20 chyba dopiero. Bo ja byłem ostatni, no. Czyli tam 19 numerek, 18.
no to zanim każdy ten, to było czyli na pewno 25 po 9.25. No i przez ten czas nie można się przygotowywać? Znaczy, no można w sumie. No właśnie. No można, nawet wtedy musisz wyjść, no w sumie możesz, nie? A ty co ale... w tym czasie robisz? No bo i wszyscy już weszli na salę, co nie? O. I no, czekaliśmy już tam, a i tam się, tam przygotowani. Się, tam się... No i tam już powinieneś być teoretycznie przygotowany. Ale ty byś ostatni, nie ogarnąłeś. No, no. No tak. Potem mówili, no ale stoisz przy tym, wiesz. No na tak. tej sali już wszyscy, no więc to tak... Oj, to jest to wejście. Niekoniecznie, wiesz. Tu już po nich, tu przed. No. I tutaj, nie? Ta brama. Oj, tu się czeka. Z tą niecierpliwością. No jak nikogo nie było. Zostań nie? strażakiem. No. Tu koleżanka ogląda. Dave, zostań cześć. Strażakiem. Witam serdecznie. Cześć. Powodzenia życzę. Chłopak był na tym, nie, chłopak ja nie. Chłopak tu jest? Tak, był na tych ćwiczeniach u ciebie. Tak? No. W lutym. Tak, ja mówię? Adam. O. Nie wiem, czy chcę, żebym mówił teraz o tym, że startuję, czy nie, dlatego nie będę się dopytywał, bo nazwisko bym zapamiętał. Skąd przyjechaliście? Z Gdyni. O, elegancko. I, ale jak, samochodem? Nie, pociągiem. A, to w hotelu byliście jakimś, tam jakąś, no, jakiś nocleg. Tak, no, bo tak właśnie mówię, żeby zawsze jak ktoś przyjeżdża, to żeby, no, żeby nocleg rano, sobie. No, chcieliśmy rano, ale to lepiej, żeby lepiej, no, tak stwierdziliśmy, że... żeby się wyspać i tam. Tak. Ty też startujesz? Tak, no już startowałem, właśnie już jestem po... Dzisiaj? Byłem pierwszy, tak, no. Łódzkie było najpierw pierwsze. To wy też z Łódzkiego, ile, tak? Ile tam? Wy też z Łódzkiego? Nie, my z Pomorskiego. A, to... Z Gdańska, tak? Czy Gdyni? Gdyni. A, to po was były te... Tak, my jako pierwsi na Łódzkie byliśmy. A, dobra. No, bo to tak idzie u tymi. To pozdrów chłopaka i powiedz, żeby do mnie sam napisał. To, dobra, tam, dobra. No, się, no. Dobra. Się, na razie. No. Dobra, chodź, nie będę tu ziomali nagrywał, bo... Tak po trawce. Co? Cyk. Tu to stary tu, nie? To było? Tu, no. No. Eleganckie brameczki. Ale brama. Służba jest. No. Dobra, chodź, służba pilnuje. Takie kółeczko obok szkoły. Wiesz, nie chciałem, żeby nazwisko mówiła, bo wiesz... No, no. Nie wiem, czy chcę po prostu, tak? Dlatego. Zgadza się. A wiesz, ile tak osób mniej więcej po moich treningach, po współpracy ze mną do straży poszło? To znaczy ogólnie mówiło osób, że dużo. No ale jak myślisz, jaka liczba? Jaka liczba? No tutaj połowa na pewno, tak jak gadaliśmy. Nie jaka, nie ogląda, tylko jaka konkretnie liczba ludzi spod mojego jakby skrzydła, z którym ja do czynienia, jest w straży. Czyli szkoły, aspirantki i nabór z ulicy. A, no to ile takich osób było? No ile, jak strzelaj. Po stówki? No dobry rząd wielkości, więcej. Więcej. To też jest moje szacowanie, między 150 powyżej. A. Taki temat. No. Do szkół, tak jedna trzecia do szkół. Może trochę mniej, 30%, coś takiego. No i o tej kopercie mówimy? Czy potem, no, na tą kopertę? No dawaj. Sobie poszliśmy i też każdy po kolei, dowodzik, bo na każdym tym trzeba mieć dowodzik, nie? Pokazywać. No i kopertka, kto chciał, to poprawiał, kto miał maksik, to też wychodził. No. No i potem bip test. Też po 8 osób biegaliśmy. Kto chce poprawić, to jeszcze został. I będzie poprawiał jeszcze sobie. Czyli co, przychodzi się, załóżmy ty, 9.20 po zaczynają się podciągać, czy ty się podciągałeś? Nie, ja, o 9.00. Dobra, skończyłeś podciąganie, idziecie do następnego obiektu, jak do następnego chcesz... pomieszczenia, no tu akurat potem, do obiektu. No. Tak. I o której startowałeś? Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje booki. Koperta, bip test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo, to prawdziwy sztos. No to jak przeszło tych 18 osób, nie? No to tam, no, z pół godziny, zanim dokończyli, czyli zanim poprawili. Czyli koło 10. No. Startowałeś, tak? No, coś koło tego. Z kopertą? No. Czyli miałeś pół godziny przerwy? No, coś takiego. Okej, okay, dobra, mniej więcej. No. No i zanim... później, powiedzmy, koło 10 zrobiłeś tą kopertę, mogłeś dwa razy? Mogłem, no. No. Nie, robiłem dwa razy? Nie, no bo ja to zrobiłem dobrze, od razu to dobrze, maksa. Żebyś nie mach ten. Później, o której miałeś bip test? No też pół godziny. Chodź jeszcze kawałek, przejdziemy. Bo byliśmy po 8 osób, ja byłem w trzeciej turze. Czyli też tamci, pół godziny, czyli no po 12, 30, czyli też okay, pół godzinki. Dobra, czyli tak to trwa. Dobra. Zanim wszyscy. Dobra. O, jest. Dajcie w kadrze. W kadrze złapię. Tu.
O jest. Akademia Pożarnicza za moich czasów. Jak się nazywała? Teraz APOŻ. A za moich czasów? SGSP. Czyli Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Dokładnie. Yeah. Robimy teraz. Jak wykonać pozycję startową? Z której nogi wystartować? W SGSP 21,75 koperta. 3 metry na 5 metrów. 24 powtórzenia na drążku. Należy ją przebiec w sposób... Tak, zrobiłem jedno koło. 22, 11, bez spiny. Linię startową cofnij troszeczkę. Jesteśmy pochyleni i z lewej będziemy startować. Pierwszy odcinek pokonujemy. Jesteś wyższy, musisz tą stopę postawić. Stawiamy tu stopę. Skręt. Raz, dwa, trzy. Prawą nogą. I teraz wprowadzam ogólną zasadę. Trzy kroki. Teraz sobie zrobimy dwa kółeczka. Prawa. Jedno kółko. Każdy element ćwiczymy 3 rundy. Między rundą 30 do 60 sekund przerwy. Tem tyczki środkowe. 3 rundy. Po wyjściu spod skrzydeł nie ma bata, żeby strona szybka była nieznana. Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje buki. Koperta, bip test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos.